Witam. Ponieważ sezon koszenia oczywiście już się zaczął, wiele osób szuka nowych kos, myśli co tu zakupić, więc postanowiłem dzisiaj taką nową kosę Wam pokazać. Miałem o nią pytania, o kosy tej firmy miałem pytania, więc pomyślałem, że warto ją przebadać, sprawdzić, zobaczyć, trochę popracować i pokazać Wam, jak ona wygląda, jak pracuje i tak dalej. Jest to kosa dostępna, firma Ruris, model RR360. Od jakiegoś czasu dostępne produkty firmy Ruris są dostępne na Allegro. Jest to firma rumuńska. Ja tutaj sam ją zakupiłem, tą kosę. To nie jest reklama płatna czy jakaś, nie wiem, że za darmo ją dostałem. Nie, sam ją zakupiłem. Także to, co będziecie widzieć na filmie, to jest po prostu moja opinia. Może nawet postaram się nie wyrażać żadnej opinii, po prostu Wam pokażę, jak ona wygląda i jak pracuje i tyle. A więc zaraz przejdziemy do obejrzenia tej kosy trochę bliżej. Oczywiście będę chciał ją odpalić, trochę popracować, ale niestety pogoda nie dopisuje, od rana siąpi, także nie ma warunków do dłuższego koszenia. Jednak na pewno będę chciał jakieś koszenie Wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak ona pracuje w trawie. Zobaczmy teraz, jak wygląda z bliska ta kosa. Tu widzimy głowicę żyłkową, wygląda na dosyć solidną, grubą, nie wiem jakiej produkcji, zapewne chińskiej, ale tutaj mamy nawet jakiś znaczek w tym miejscu, nie ma nazwy, także nie wiem kto zrobił, ale głowica jest z szybkim załadunkiem, także taka troszkę już nowocześniejsza, lepsza. Ale oczywiście w takich głowicach najważniejsze jest to, czy powoduje drgania, bo w chińskich często właśnie drgania są problemem, ale to zobaczę dopiero przy pracy. Sama przekładnia nie wyróżnia się niczym szczególnym, taka prosta, choć ten element, jak tutaj widzicie, jest dosyć gruby, dosyć solidnie zrobiony, także wygląda to całkiem rozsądnie. Jeśli chodzi o mocowanie osłony, też całkiem fajne, krótka blacha ocynkowana jakaś, sama osłona dosyć gruba, fajny plastik, podoba mi się, solidny. Mocowanie jest takie charakterystyczne na jedną śrubę, czyli tutaj musimy z jednej strony założyć na tą wypustkę, a z drugiej strony przykręcić śrubą i to wszystko. Moim zdaniem wygląda ona, ta osłona, na solidną i fajną. Mi się ona podoba. Ja osobiście nie używam, ale wygląda dobrze. Oczywiście Ruris model RR360. Tutaj mamy taką też ciekawostkę trochę, dlatego że wspornik w tej kosie jest taki nietypowy. Nie dość, że jest wysoki, tak jak w kuskwarnach, to jeszcze jest taki wykrzywiony trochę. Nie wiem, czy to coś daje. Myślę, że troszkę może lepiej rozkładać się ciężar na obie rączki, jeśli chodzi o wyśrodkowanie. Poza tym sama wysokość tego wspornika jest bardzo fajna. Mi się podoba taka wysoka, dlatego że wtedy łatwiej sobie dobrać ułożenie rączek. Tutaj jest dużo łatwiej i wygodniej wypozycjonować te chwyty. W wielu kosach właśnie uważam, że są za nisko rączki, a tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu. Nawet jest napis Ruris, czyli to nie jest jakiś element po prostu wzięty, taki typowo chiński, tylko jest to specjalnie dla Rurisa robione. Jeśli chodzi o zamocowanie kierownicy, to odbywa się poprzez takie pokrętło. Trochę moim zdaniem za małe, wolałbym, żeby było może nawet nie większe, ale trochę tej wyższe, wtedy łatwiej by wygodniej się tej chwytało. Troszkę moim zdaniem jest za płytkie, ale to co mi w tym mocowaniu tutaj trochę przeszkadza, to że ono jest tam jakoś troszkę niedokładnie, w każdym razie w moim modelu. Spróbuję Wam to pokazać. Tam jest taki delikatny luz. Na filmie nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale tutaj na dole cały ten chwyt tutaj ma taki delikatny luzik. Nie przeszkadza to jakoś bardzo przy koszeniu, ale jednak trochę psuje
wizerunek. Moim zdaniem powinno to być troszkę lepiej zrobione. Tam może coś podłożę, później zobaczę. Jeśli chodzi o samą rączkę, to materiał jest bardzo dobry. Tutaj jest plastik, ale tutaj, gdzie jest dłoń, jest gumowane. Jest to wszystko bardzo solidne, grube, przyjemne. Nic tu się nie wygina, nie rusza. Także wykonanie tej rączki moim zdaniem jest fajne. Przyciski bardzo lekko się przyciska, przyjemnie, płynnie. Trochę mi tu przeszkadza to, że ta rączka w tym miejscu jest naprawdę ogromna. Tu na dole jeszcze nie, ale tu na górze nie wiem dlaczego, ale naprawdę wielka jest. Ciekawe jak to będzie w kwestii wygody przy dłuższej pracy. Natomiast przełącznik, wyłącznik sam wraca do pozycji start, czyli nie trzeba tej kosy włączać, tylko wystarczy, że się wyłączy i już jest sportem włączona. Nie ma też, zauważcie, żadnej dźwigni czy przesuwki, żeby zablokować gaz w pozycji częściowo podniesionych obrotów. Być może, że robi się to za pomocą dźwigni ssania. Zobaczymy przy odpalaniu. Mocowanie szelek mamy plastikowe i ruchome, co mi się nie podoba, wolę jak jest stałe. Poza tym jest dosyć grube, a kółko w środku niewielkie. Tutaj moim zdaniem dosyć ciężko będzie zapinać kosę. Ma tutaj w środku takie stalowe wzmocnienie, ale to tylko takie kółko, reszta jest cała plastikowa. Tu jeszcze widzimy mocowania przewodu. A teraz najważniejsze, czyli silnik. Mamy tutaj 2,4 konia i 36,3 cm sześciennego silnik. Wygląda to dosyć dobrze. Powinna mieć ta kosa około 2 konie. 2,4 to myślę, że to jest moc samego silnika, a nie całego urządzenia. Ale zobaczymy przy koszeniu, jak to będzie wyglądało. Tutaj obudowa jest plastikowa, ale to jest tylko taka zewnętrzna warstwa. W środku jest oczywiście aluminiowa konstrukcja sprzęgła. Sam wygląd tej kosy, kolory, kształty fajne, podobają mi się. Zwróćcie uwagę, że tutaj ta cała konstrukcja, rozmieszczenie i kształt w ogóle przypomina kosy Stihla. Ciekawe, na ile sam silnik przypomina silnik Stihla, czy w ogóle w jakikolwiek sposób. Zobaczymy, jak będzie pracował. Tu mamy oczywiście ssanie, do dołu się załącza. Tu mamy pompkę. Tu jest zbiornik paliwa, też taki, w tym miejscu jest taki kształt typowy dla Stihla. Taka troszkę może ciekawostka, zobaczcie jaki tu jest korek. Ten korek bardzo mi się nie podoba, to jest taki korek, jakbyśmy go z pilarki wyjęli. Nie jest taki duży, nakręcany, tylko taki mały. Nie podoba mi się ten korek. Tak samo tutaj ten chwyt rozrusznika, też normalnie jakby wyjęty z pilarki. Czy ma tutaj jakiś easy start? Czuję, że ma. Jest tu ewidentnie sprężyna. Zobaczymy za chwilę, jak odpala. Tam w środku przy tłumiku widzę, są jakieś elementy osłaniające, termiczne, takie przesłony. Także wygląda to całkiem nieźle. Zobaczmy jeszcze do filtra, ale tutaj muszę klucz wziąć, bo trzeba odkręcić dwie śruby. Pod obudową widać jest filtr powietrza, duży, papierowy. Fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o gaźnik, to jest to chiński gaźnik, jakiś Funxing, ale ma tutaj na wierzchu regulację normalną, dużą, taką typową jak w pilarkach czy takich większych kosach. Tu też widać odpowietrznik zbiornika paliwa tam dalej. Wygląda to wszystko rozsądnie. Teraz zobaczmy może, jak to pracuje. Całość prezentuje się bardzo ładnie. Zobaczmy jeszcze, jak odpala i chwilę popracuje. Ssanie pompką kilka razy. Tutaj nie mam osłony, więc podniosę sobie. Bardzo lekki starter, niesamowicie przyjemny. Jak słychać, nie mam podniesionych obrotów. Nie. Jednak miała podniesione obroty, ale posłuchajcie, jak pracuje ładnie. Thank you.
Jak dla mnie to ona w ogóle nie brzmi jak typowa chińska kosa. Tu jest jakiś chyba trochę inny silnik. Bardzo ładne brzmienie. A więc teraz zobaczmy, jak ta kosa pracuje i jak kosi. To nie będzie zbyt dobrze szło, bo trawa jest bardzo mokra, cały czas pada. Kosa nie jest też rozgrzana, także zaraz zobaczymy, jak odpala z zimnego silnika. Co mogę powiedzieć? Takie początkowe wrażenia. Jeśli chodzi o moc kosy, to jest całkiem nieźle. Trochę słaba reakcja na gaz, być może trzeba będzie podregulować gaźnik. Ale ogólnie praca na wysokich obrotach całkiem fajna. Kosa wygląda na dosyć mocną. Nie jakoś bardzo mocną, ale wystarczająco mocną, nawet jak do takiej trawy, a nawet myślę, że wyższej. Nie jest zbyt ciężka. Jest ok. Sama praca silnika, tak jak słyszeliście, bardzo mi się podoba. Fajne brzmienie, fajna praca. Jeśli chodzi o amortyzację, to jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Tutaj jeszcze muszę zobaczyć, czy ta głowica nie powoduje jakichś drgań, bo jakieś tam delikatne drgania są, ale nie wiem, czy powoduje głownica, czy po prostu kosa ma taką amortyzację. Zaraz sobie chyba zmienię na jakąś markową głowicę i wtedy zobaczę, jaki będzie efekt. Generalnie nawet mi się podoba, fajna moim zdaniem, ale to oczywiście jest pierwsze wrażenie. Więc teraz zmieniam głowicę i zobaczymy, co będzie, jak na tej drugiej głowicy, czy będą jakieś drgania, czy nie. A jeśli chodzi o same szelki w tej kosie, to typowe, tak jak w każdym Chińczyku praktycznie, czy w Naku, czy w innych, tych takich trochę droższych, bo w tych najtańszych są gorsze szelki, ale w tych takich właśnie za 700 zł, 800, 900 to właśnie są tego typu szelki. One tutaj w tej kosie się nie wyróżniają, nie wyglądają na mocniejsze, ani na jakieś wygodniejsze, raczej przeciętne chińskie szelki. A więc zobaczmy, jeszcze chwilę zmieniłem na głowicę tę komeka czerwoną. Gwint jest ten sam, czyli 1,25. Ta głowica jest troszkę mniejsza, tamta jest większa i cięższa, ale to jest ok, to nie jest ciężka trawa, raczej bardziej badyla niż trawa. I to, co ważne, to w tej głowicy nie ma żadnej kompletnie szpary pomiędzy przekładnią a głowicą, jest super wszystko spasowane. Zobaczmy, czy ta głowica jakieś mniejsze drgania będzie powodowała. Jak widzieliście, kosa szybko odpaliła, mimo że kilka minut postała.
Nie podoba mi się zaczep, jaki tutaj jest. Trochę niewygodny. Tutaj bardzo mi się podoba brzmienie silnika, naprawdę zdrowe, rytmiczne, nawet na wysokich obrotach jest takie właśnie trochę głośne, buczące, ale takie zdrowe. Jeśli chodzi o drgania, to tamta głowica chyba nie była jakaś dużo lepsza, może odrobinę, nie była dużo gorsza tamta poprzednia, mimo że prawdopodobnie chińska, ale nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Czyli drgania jakieś tam są, ale nie są to naprawdę drgania bardzo przeszkadzające czy uciążliwe. To nie są drgania tak jak w jakichś takich tanich chińskich kosach. Tutaj jest tym trochę lepiej. Wiadomo, nie jest to jakaś amortyzacja rozbudowana, ale jak na taką właśnie prostą amortyzację, to jest całkiem fajnie i mi się tym nawet dobrze kosi. Także moja opinia pierwsza z pierwszego koszenia, takiego pierwsza próba. Powiem wam, że z wyglądu mi się podoba. Jakość wykonania wygląda na całkiem dobrą. Wszystkie elementy są takie raczej dopieszczone. Wiadomo, że to nie jest profesjonalna kosa, ale wygląda całkiem nieźle i przede wszystkim podoba mi się praca silnika. A moc jest no taka, powiedziałbym, właśnie pod, koło dwóch koni. Coś koło dwóch koni, tak się zachowuje. Zobaczmy jeszcze, ile waży ta kosa. Z tym, że ona nie jest do pełna zalana paliwem, tylko jest pół zbiornika. Także będzie troszkę cięższa po zalaniu. O! Jeszcze mi tu się paliwo wylewa. Ten korek mi się nie podoba. On ciężko jest go odkręcić, jak się zaschnie. Także on mi się na pewno nie podoba w tej kosie. Dodatkowo skądś tu mi poleciała woda, może nie ze zbiornika, może to nie było paliwo, dlatego że trochę myłem kosę. Tak, to chyba nie był zbiornik. Waga 9 kg. 9 kg to całkiem sporo. Myślałem, że jest lżejsza. Nie ma odczucia takiej dużej wagi, jak się nią kosi, a jednak 9 to jest sporo, plus jeszcze trochę paliwa do zbiornika dojdzie z pół litra, bo tu zbiornik ponoć jest 1 litr, a w tej chwili jest pół zbiornika. Co mogę powiedzieć o tej kosie już tak po dłuższym koszeniu? To tak, na pewno głowica jest całkiem niezła, dobrze kosi, nie powoduje jakichś dużych drgań, ale potrafi wypuścić samoistnie żyłkę. Trochę za lekki ten przycisk jest, oczywiście jak ktoś ma osłonę z nożykiem, to mu tą żyłkę odetnie i tego nie zauważy, ale za to zauważył, że mu będzie szybko żyłka ubywać. Ja natomiast nie mam osłony, więc mnie jej nie ucina. Ja muszę zatrzymać się, trochę tą żyłkę schować i kosić dalej. Także tutaj muszę trochę bardziej na to zwracać uwagę, bardziej tego pilnować, żeby nie uderzać przypadkiem o ziemię. Poza tym, jeśli chodzi o drgania w tej kosie, to tak jak mówię, mi się zdaje, że z moich odczuć, tak naprawdę z silnika tutaj drgań na rękach bardzo nie czujemy, bardziej czujemy to, co się dzieje na głowicy, bo tutaj na pewno jest jakaś amortyzacja, natomiast z tej strony nie ma, więc jeśli żyłka będzie albo krzywo obcięta, albo za długa, będzie nam trochę szarpać, to wszystko będziemy czuć wyraźnie na rączkach, ale jak żyłka będzie odpowiedniej długości, równa, nie będziemy kosić jakichś grubych, twardych badyl, tylko jakąś normalną trawę, to wtedy
Żadnych wielkich drgań od strony głowicy też nie ma. Co poza tym? Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, czuć ten troszkę, może teraz zobaczycie, tu na mocowaniu jest trochę luz. Ja tutaj będę musiał jakoś to usztywnić. Nie przeszkadza to podczas koszenia może bardzo, ale ja to zauważam po prostu przy zmianie kierunku koszenia, to wtedy takie pyknięcie zauważam. Także mi to odrobinę przeszkadza, ale to jest nic wielkiego. Wysokość mi się podoba, to, że ten wspornik jest wysoki i że te rączki są wysoko, to mi się podoba. Co do wielkości, tutaj mówiłem wcześniej, że ta rączka jest jakoś bardzo tutaj gruba na górze, ale podczas koszenia jakoś mi nie sprawia to żadnego problemu. Także dla mnie to nie jest jakieś uciążliwe. Trochę jest duża, ale ja mam duże dłonie, także mi to nie przeszkadza. Jeśli chodzi o ogólnie pracę silnika, to mówiłem już chyba kilka razy, że mi się bardzo podoba w to, jak ten silnik pracuje i jak brzmi. Jest trochę głośny na maksymalnych obrotach, także trzeba mieć dobre słuchawki, ale poza tym pracuje fajnie. Jeśli chodzi o starter, to bardzo łatwo i przyjemnie odpala. To naprawdę mi się bardzo podoba. Można bez problemu tutaj sobie odpalić z kosą na szelkach, nie trzeba zdejmować, lekko się pociąga, łatwo odpala i sam silnik bardzo szybko odpala. Nawet jak postoi kilka minut, to za pierwszym pociągnięciem zwykle odpali. Także generalnie wykonanie tej kosy podoba mi się. Cena, bo nie mówiłem o cenie, ale to cena się zmienia, wiadomo. Ja zapłaciłem za nią chyba jakieś 1200, jeśli się nie mylę, bo to było trochę wcześniej, także nie pamiętam dokładnie. Trzeba by sprawdzić, ile teraz kosztuje. W każdym razie ta kosa mi wygląda na to, że jest cena odpowiednia do jakości. Naprawdę ta kosa, fajnie się nią pracuje. Poza paroma szczegółami, to ja tutaj żadnych większych problemów na razie nie widzę. A sama praca tą kosą jest dosyć przyjemna. I nawet wcześniej mówiłem, że ona mi... Praca nią wygląda mi trochę jakby miała około 2 koni, ale po takiej dłuższej pracy mogę powiedzieć, że nawet trochę więcej. Naprawdę jest wystarczająca moc, tutaj nie do takiego zwykłego koszenia koło domu, jakichś mniejszych obszarów to nie potrzeba nic więcej. Ona sobie świetnie radzi. Także tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia po dłuższym koszeniu. Także tyle z mojej strony. Napiszcie w komentarzach, co Wy o niej sądzicie, jak Wam się podobała ta kosa. A ja na dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.